Dzień dobry, witam serdecznie. Ze mną dzisiaj Piotr Wróbel z zespołu Akurat, bo chyba tak najszybciej widzowie będą Cię kojarzyć. Dzień dobry, Dzień Piotrze. dobry, witam. Piotrze, jesteś z zespołu Akurat i nadal jesteś, ale postanowiłeś w pewnym momencie zacząć karierę solową. Kiedy powstał taki pomysł i dlaczego? No akurat cały czas i koncertuję, i pracuję. Będziemy nagrywać siódmą płytę w listopadzie. Natomiast faktycznie parę lat temu powstał taki zamysł, żeby piosenki, które gdzieś tam przez lata się gromadziły, a nie pasowały do akurat, bo na przykład były za bardzo liryczne, za bardzo spokojne, albo pisane z jakąś taką inną wrażliwością. Nazbierało mi się ich tyle, że po prostu zacząłem odczuwać taką chęć pokazania ich w jakiś sposób światu. No i żeby to zrobić, to trzeba było je nagrać. I tak też się stało. No i 14 września właśnie wyszła płyta pod tytułem Ty i ja i świat, sygnowana Piotr Wróbel. Natomiast grają na niej oprócz mnie świetni muzycy, między innymi Kęczanin, Dawid Błyszczakowski i dwóch Bielszczan, Gienek Kubat i Mikołaj Stachura. Czy od początku zamysł był taki, żeby ktoś jeszcze brał udział w Twoim projekcie? To znaczy ten projekt ewoluował, bo zaczynałem od takich koncertów solowych z samą gitarą, ale to zagrałem praktycznie kilka razy w ten sposób. Natomiast cały czas miałem poczucie, że to jeszcze nie jest to. No i jakby równolegle piosenek przybywało i zacząłem sobie wyobrażać, jakby one zabrzmiały w jakiejś szerszej aranżacji ze stowarzyszeniem całego zespołu. No i taki skład gdzieś tam powoli się skompletował. Dograliśmy się, zrobiliśmy te piosenki właśnie zespołowo. One są twoje, ty je napisałeś jako ty. Tak. Skąd się bierze właśnie ta druga strona? Bo jakiś tam zamysł masz, to skąd się biorą właśnie te piosenki, które nie pasowały do koncepcji? To znaczy, jeśli mówimy o jakby tej płycie, no to ona jakby cała jest sama koncepcją. Tam moim zdaniem jakby wszystko pasuje. One po prostu, część z nich uznałem, że nie pasuje do mojego macierzystego zespołu akurat. No dlatego, że po prostu akurat operujemy innymi środkami wyrazu. Gramy mocno, dynamicznie, rockowo. No i nie do końca było tam miejsce na takie, powiedzmy, spojrzenie wrażliwego faceta, które gdzieś tam wykiełkowało i no i jakby chciałem, no, żeby miało szansę zupełnie osobno zaistnieć. Powstał już też od razu klip, to bardzo szybko. Zazwyczaj ktoś, kto tworzy swoje, bo to jest twoja pierwsza solowa płyta, prawda? Tak. Zazwyczaj ktoś, kto tworzy solową płytę, czy jakąkolwiek pierwszą, rzadko się zdarza, żeby od razu miał do tego wideo. No, trochę wynikło to z tego, że ja jestem bardzo przekonany do tych piosenek. A z drugiej strony już lata gram, zbieram doświadczenia i wiem, że warto mieć teledysk, choć też to jest jakby spory nakład pracy i też nakładów finansowych. No, natomiast myślę, że ten obraz, który udało się zrobić, jest na tyle interesujący. No, idzie taka fama za nim, że jest to odważny klip, że tak powiem, Są dwie wersje. są dwie wersje, tak, jest ocenzurowana i taka zupełnie pierwotna. No, ta odwaga polega na tym, że w artystyczny, bardzo subtelny sposób została pokazana nagość w tym klipie, na zresztą łonie pięknej natury, w pejzaży, w Pieninach. No, czy to jest odważne? No, myślę, że w polskich realiach cały czas tak. Natomiast powstają takie klipy, bo robiąc go gdzieś tam sobie prześledziłem to, co się obecnie pokazuje. No i myślę, że ludzie coraz mniej się, że tak powiem, krępują i wstydzą. Przestaje to być tematem tabu.
No, jakby tutaj jeszcze chcę podkreślić, że jest to w naprawdę artystyczny, subtelny sposób pokazane, to polecam, można zobaczyć, żeby wyrobić sobie swoje zdanie. Czy ta twoja płyta to jest druga strona Piotra Wróbla? Bo mówisz, gramy taką dynamiczną, więc tak. Tu się gdzieś pojawiła druga twoja strona. Tak, to jest moja strona, która gdzieś jakby gdzieś dojrzała we mnie, której kiedyś nie było i po prostu nie odczuwałem potrzeby też. No, człowiek się starzeje, dojrzewa, rodzą mu się dzieci na przykład. Zupełnie to zmienia perspektywę też patrzenia na świat. I stąd też na przykład na tej płycie znalazły się piosenki o dzieciach, czego wcześniej też nie robiłem. Również bardzo rzadko pisałem o miłości akurat, ponieważ nie mogłem znaleźć słów, żeby w sensowny sposób, nietrywialny, niebagatelny, pisać o miłości. A z drugiej strony tyle w polskiej muzyce jest piosenek. Niektóre są naprawdę słabe, że tak powiem. No bo wydaje mi się, że to jest pierwszy, jakby ludziom się wydaje, że to jest pierwszy oczywisty, dostępny temat i że o tym trzeba pisać. No i piszą o tym ci, co potrafią i ci, co niekoniecznie. No i tak jak mówię, ja 15 lat nie pisałem, bo nie umiałem. No a teraz myślę, że już umiem i taki, właśnie takie spojrzenie dojrzałego człowieka, pisanie o dojrzałych związkach, o takich, które zwykle, powiedzmy, dotyczą też ludzi w moim wieku na przykład i starszych. Na tej płycie nie ma piosenek o tym, jak się czuje gimnazjalista, bo ja po prostu nim nie jestem. Piszę jakby to, co czuję, to, co mnie spotyka. To ten gimnazjalista to obudził się chyba tam wcześniej, jak zaczynaliście wtedy. Znaczy teraz też macie taką, jako zespół oczywiście, dynamiczną muzykę, ale wtedy właśnie tak to się zaczynało. Ty jesteś też jedynym członkiem, który od początku był w zespole. Troszkę się to też zmieniało. A powiedz mi, czy to, co przed chwilą mówiłeś, że tam gdzieś dzieci są, jakieś uczucia, miłość, to są twoje doświadczenia życiowe i gdzieś je tam zamieszczasz? Tak, no ta płyta jest bardzo osadzona w doświadczeniach życiowych. Są piosenki właśnie i o relacjach z bliskimi, jakby bazowane na osobistych przeżyciach, uczuciach, jakby wspólnych doświadczeniach. Są piosenki też trochę, które traktuję jak po prostu zabawę. Na przykład piosenka o zmywaniu naczyń, chyba pierwsza w Polsce. Mam wrażenie, że nie było takiej. A zmywasz naczynia? Zmywam, tak. Zmywasz. Wkładam do zmywarki, ale część zmywam też. O czym jeszcze możemy posłuchać na twojej płycie? No, takim tematem przewodnim jest dojrzała miłość. Dojrzały związek, gdzie nie ma rzeczy, powiedzmy, gdzie nie jest, gdzie nic nie jest czarno-białe, ale są też jakby zawarte w tym związku różne odcienie szarości i są chwile dobre i są chwile złe i wiadomo, że tak musi być, bo inaczej się nie da. Także to jest taki leitmotiv. Są dzieci, jest zabawa, jest codzienność. Myślę, że jakby w tych paru słowach to się głównie zawiera. Jak zareagował zespół od początku? Znaczy od początku, od razu, kiedy pojawił ci się pomysł, będę wypuszczał też coś solo, poinformowałeś chłopaków, czy to... Zespół zareagował dobrze i kibicuje, zwłaszcza, że część jego zaangażowania... Nie bali się, że ich zostawisz. Nie, no nie bali się, mam nadzieję. Zwłaszcza, że część zespołu zaangażowałem do tego projektu, ponieważ sekcja rytmiczna to są właśnie moi koledzy z Akurat. No przy czym Wojtek Żółty, drugi filar, Akurat również przygotowuje swoją płytę. Jako ciekawostkę powiem, że obie te płyty, i moja, i jego, były nagrywane w Kętach, gdzie jak okazało się, jest bardzo fajne i przyjazne i dobrze wyposażone studio.
Także no, traktujemy to równolegle. Z jednej strony pracujemy nad materiałem akurat, a z drugiej strony robimy swoje projekty poboczne. Nie ma obaw, że się rozejdziecie, ponieważ jak powiedziałeś na początku, będzie i siódma płyta. Nie, nie ma obaw. Myślę, że jeżeli kiedyś przyjdzie taka energia, że jakby nie przestaniemy czuć potrzebę grać w tamtej konwencji, to przestaniemy, ale póki co bardzo duża ta potrzeba jest. W którym kierunku chcesz kierunkować swoją karierę solową? Czy myślisz o następnej płycie? Ja wiem, że to jest świeży produkt pierwszy. Czy myślisz dalej iść w tym kierunku? Czyli mam takie wrażenie, że ta druga strona moja, tak jak powiedziałaś, która się obudziła, już jeszcze długo nie zaśnie, ponieważ dużo takich delikatniejszych utworów przychodzi mi do głowy. Już zaczynamy pracę nad kolejną płytą. No mam nadzieję, że za jakieś dwa może lata się uda nagrać tą drugą solową płytę. No i chciałbym, żeby te dwa światy jakoś równolegle ze sobą funkcjonowały, ponieważ no mam wrażenie, że ta formuła, która jest zawarta na płycie Ty i Ja i Świat, jest skierowana też do innych słuchaczy, do dorosłych ludzi. Mam różne zwroty od rówieśników, czy często nawet od ich rodziców, którzy mają, dajmy na to, 60 lat, że ta muzyka ich gdzieś tam porusza. No i to mnie bardzo cieszy, no ponieważ mam wrażenie, że jeżeli człowiek już dojrzeje, to tak naprawdę może się dogadać z każdą starszą osobą. Jakby ta granica wieku przestaje wtedy, jak dorosły z dorosłym, o to mi chodzi. I ta muzyka jest po prostu dla dorosłych. Czy zdarza się, albo czy myślicie, czy zdarzyło się łączyć w koncertach akuratów i ciebie, bądź jeszcze chłopaków, którzy myślą o też solowym odłączeniu się, równoległym? Jeszcze nie mieliśmy takiej okazji. Myślę, że no też specjalnie o to nie zabiegamy, bo zobaczymy. Jeżeli się pojawi taka sposobność, to może tak będziemy grać, no natomiast jest to, myślę, że no nie zależy mi na tym, szczerze mówiąc, bo jakby do jednego koncertu się trzeba troszkę inaczej przygotować. Myślę i do drugiego... o tym, czy publika jakby domaga się, żeby czasem usłyszeć ciebie też, bo te pierwsze utwory, które wydałeś, one już są lubiane, czasem dość mocno rozpoznawalne. Być może przez to, że twoje nazwisko się pojawia i ktoś ma ochotę posłuchać właśnie twojej drugiej strony. Wiesz co, za wcześnie jeszcze, żeby o tym mówić, ponieważ no, premiera była parę dni temu dosłownie, a koncertów akurat też nie graliśmy od tej premiery. Dopiero będziemy grać w październiku, listopadzie, więc no, nie wiem, czy będą głosy właśnie grajcie to na przykład. A jak, gdzie, kiedy będziemy mogli posłuchać ciebie koncertowo? Nie będziecie mogli posłuchać. Póki co to w Krakowie na przykład 16 października, w Gliwicach 23, we Wrocławiu 24 października. Tak, bardzo intensywna prasa. Tak, i w Warszawie 20 listopada. No pracuję nad koncertem w Bielsku, jeszcze nie wiem kiedy się odbędzie. No i może w Kętach też bardzo chętnie bym zagrał, natomiast to nie ode mnie troszkę zależy. Mam nadzieję, że się uda jakoś. Często słyszę od zespołów, jak już mówisz o trasie, zwłaszcza swoich takich tu bliskich stron, bo ty właściwie jesteś nasz gminny, kęcki. Że często grają dookoła, w sensie w różnych miejscowościach, nawet po drugiej stronie Polski, wy koncertujecie już nawet poza granicami kraju, a zdarza się tak, że mają problem właśnie zagrać u siebie. Czy u was też to jest widoczne? Znaczy jest to widoczne o tyle, jakby, bo ja jestem jedną nogą kęcki, a drugą jeszcze bielski, jest. Przynajmniej w postrzeganiu, bo mieszkam rzeczywiście w Bielsku. Zawsze było zespół akurat z Bielska Białej. I faktycznie w Bielsku nie graliśmy zbyt często na powiedzmy oficjalnych imprezach typu Dni Miast. Znaczy to jest trochę
kolokwializm, bo chyba wcale nie graliśmy przez te 20 lat. Nie chcę tutaj kogoś skrzywdzić, bo mogę nie pamiętać teraz, ale zdaje się, że nie. No, graliśmy koncerty klubowe dla po prostu publiczności, która miała ochotę przyjść. I to jakby bez różnicy, czy to był Poznań, czy Bielsko-Biała. No a w Kętach owszem graliśmy rok temu z Akurat, także bardzo chętnie bym się z tym drugim projektem pojawił również. Gdzie można dostać twoją płytę? Ja już dostałam świeżutką, dziękuję bardzo. A gdzie widzowie będą mogli ją zakupić? No w tej chwili po premierze powinna być w tak zwanych dobrych sklepach muzycznych, które jeszcze zostały na tym świecie. Niewiele ich, ale jeszcze są. No i cały czas można kupić wysyłkowo na stronie piotrwrobelmusic.pl czy na profilu facebookowym projektu Piotr Wróbel. Tam 24H sklepik jest czynny, wysyłka następnego dnia, także jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Polecamy płytę Piotra. Muzyka jest tak samo dobra jak zespół Akurat, którą wiele osób bardzo lubi. My dziękujemy, że zgodziłeś się nas odwiedzić. Ja i będziemy czekać bardzo na kolejne płyty i zespołu, i twoje. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.